sobotnie popołudnie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w czytelni tejże biblioteki na kolejnym spotkaniu Grupy Literackiej Słowo, spotkaniu, którego jednym współorganizatorem jest Miejska Biblioteka Publiczna w Mielcu. Jest nam bardzo przyjemnie, że mogę Państwa powitać w takim dniu, kiedy wszyscy w całej Polsce odbiorą Ci książkę do ręki, książkę, którą pamiętamy z czasów szkolnych, lalkę Bolesława Prusa, i tą lalkę w różny sposób interpretują. My w tej chwili będziemy rozkoszować się interpretacją lalki w wykonaniu Stacha Orzoga, ale zanim to nastąpi, poproszę mojego kolegę Zbigniewa Michalskiego, prezesa Grupy Literackiej Słowo, o kilka słów na temat dzisiejszego spotkania, ponieważ jest to spotkanie wyjątkowe, ponieważ rocznie Grupy Literackie Słowo. Kolejne urodziny obchodzimy właśnie w dzisiejszą sobotę. Także ja już Państwu dziękuję. Cieszę się, że przybyliście na to nasze spotkanie. Witam wszystkich miłośników Grupy Literackiej Słowo, sympatyków biblioteki. Także oddaję głos Zbigniewowi. Na pewno powie nam, która to rocznica, ile lat już grupa ma, ile książek już jej członkowie wydali, pewnie ile promocji literackich się odbyło. Także Zbyszku, kilka słów na temat dzisiejszego spotkania, dzisiejszych urodzin. Witam wszystkich Państwa, naszych drogich kolegów, a przede wszystkim całą lwią część zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej na czele z prezesem Januszem Chojeckim, z wiceprezesami Zbigniewem Wicherskim i Andrzejem Talarkiem. Mamy świętować dziś kolejną rocznicę. Kolejną rocznicę to jest 9. rocznica urodzin. I jest dzisiejszy, jest szczególny. W związku z tym rozpocznie nasze obecne spotkanie w jednoosobowym składzie lider grupy Cantica Romansa Przemysław Pawłowski. Natomiast zapowiedziane w programie będą następujące atrakcje. Stach Orzóg wystąpi w dwóch krótkich, małych formach teatralnych. Pierwszą z nich jest Mowa Antoniusza z dramatu Juliusz Cezar Szekspira. Drugą jest to Wesele w Atomicach autorstwa Sławomira Mrożka. I to będzie, potem odbędzie się najsłodsza część dzisiejszej uroczystości. Mam nadzieję, że w miłym nastroju rozejdziemy się na koniec. Do domu. A więc życzę dobrego odbioru. Bolesław Prus, lalka, tom pierwszy, rozdział 8. Medytacje. Znalazłszy się na ulicy, Wokulski stanął na chodniku, jakby namyślając się, dokąd iść. Nie ciągnęło go nic w żadną stronę. Dopiero gdy przypadkiem spojrzał w prawo na swój nowo wykończony sklep, przed którym już zatrzymywali się ludzie, odwrócił się ze wstrętem i poszedł w lewo. Dziwna rzecz, jak mnie to wszystko mało obchodzi, rzekł do siebie. A Państwa zapraszam do tego, żeby sobie odświeżyć tą lekturę. Serdecznie, Przemysław Pawłowski, kłaniam się niziutko. Dziękuję panu Zbyszkowi za zaproszenie. Dzisiaj piękne święto, 9. rocznica, tak? Dobrze powiedział? Nie pomyliłem się. 9. Życząc wszystkiego najlepszego, chciałbym zaprezentować kilka różnych piosenek z kręgów, powiedzmy, literackich. Jako pierwszy utwór będzie to Dzikie wino zaplątani Marka Grechuty. W ogrodzie
ty. Hej, dziewczyno, powiedz, kto mógł zasiać to dzikie wino, kto je tutaj siał. Gdy ona mówi do mnie, że karocą jechać chce i mówi do mnie tak, jak do ściany, i o to wcale chodzi, że karocy nie ma, nie. Ja jestem tylko trochę zaplątany, bo w ogrodzie rośnie pnącze, dzikie wino w nim się plącze. Bo w ogrodzie dzikie wino, kto je tutaj siał? Powiedz, kto mógł zasiać to dzikie wino, może to zrobiłaś ty. Hej, dziewczyno, powiedz, kto mógł zasiać to. To Zachód jesienny, jest to wiersz Bolesława Leśmiana, do którego pozwoliłem sobie wiele lat temu napisać muzykę. Zachód jesienny. Jesteśmy koło Florencji i stamtąd pochodzi piękna pieśń, bardzo stara, Quando mi namoro. Imprezy rocznicowej, o czym mieliśmy pismo gratulacyjne. Autorem tego pisma jest członek zarządu powiatu mieleckiego Jan Tarębisz.
Pan Zbigniew Michalski, prezes Grupy Literackiej Słowo. Szanowny panie prezesie, szanowni państwo, z okazji spotkania rocznicowego dziękuję wszystkim członkom Grupy Literackiej Słowo za czynny udział i zaangażowanie w rozwijaniu zamiłowania i pasji ludzi z aspiracjami twórczymi. I miłych doznań zasługuje na szczególne uznanie wśród nas czytelników literatury. Z okazji tej rocznicowej chwili Grupy Literackiej Słowo pragnę życzyć państwu satysfakcji z dotychczasowych dokonań oraz wielu sił do dalszego kroczenia ścieżką twórczego powołania. Życzę dużo zdrowia oraz wielu sukcesów w życiu artystycznym i prywatnym. Z wyrazami uznania i szacunku Jolanta Rębisz. Joanna Rębisz. Przepraszam, że... Przepraszam, najmocniej przepraszam. To jest eksponat do biura. Mogę to oddać już w tej chwili na ręce prezesa. Może na siedząco? Nie? Uczestniczyć wiele razy. Nie umiem przywołać, czy to było pierwsze, czy drugie spotkanie słowa, ale zawsze towarzyszyła tym spotkaniom nieco dziwna atmosfera, życzliwość i uśmiech, który jest wymiarem nie tylko grymasu twarzy, ale również wymiarem takiej pięknej dłoni, czasem pewnie spoconej i trochę głupiej, w co je wytrzeć, owe dłonie, albo w portki, albo w kufajkę, albo w co inne. Ale potem te dłonie z przyjemnością podajemy bez lęku, że tam mieszka przyjaźń, radość, uśmiech. I z tego jestem dumny. Również cieszę się, że prologiem do tej mojej obecności była piękna muzyka w wykonaniu, jak sądzę, mojego przyjaciela już teraz, Przemka, bo jego wyobraźnia to przecież nie tylko instrument, to dźwięk, który się rodzi z przeżycia. Bo tak naprawdę wiarygodny jest tylko ten, a o tym dokładnie wiedzą poloniści, że słowo, które się nie rodzi z przeżycia, jest martwe. Aktor udaje, aktor się nauczył przez 4 lata w szkole teatralnej rzemiosła udawania. W sztuce amatorskiej zawierzamy na początku emocje i one są prowokacją, tym zaczynem, tym fermentem do tego, aby mówiąc słowa napisane przez obcego człowieka najczęściej, mówić je w taki sposób, jakby one się dopiero teraz w aktorze urodziły. Tu i teraz. Jakbyśmy świadkowali temu zdarzeniu, że oto on za chwilę wielka burza w mózgu i gościu wybiera z wielu słów, które mógłby wypowiedzieć te najwłaściwsze. A przecież wiem, że się nauczył tekstu na pamięć w ciągu 4 miesięcy na próbach w teatrze. I cała mistyka teatru polega na pięknym kłamstwie. Ale tu jest racja w tym, że chodzimy za pieniądze, poddając się kłamstwu. Choć jak mówił Stachura, w naszym teatrze życia gramy role najtragiczniejsze. Z teatru, z gmachu możemy zawsze wyjść, kiedy nam spektakl nie pasuje. Z teatru życia wyjść nie możemy. No, ci, którzy próbowali, no to przegrali życie, bo ich fizycznie już nie ma. Więc nieobecni nie mają racji. Powstajemy tylko na tym, abyśmy sobie mogli siebie zawiadywać i sobą zawiadywać to życie. Ciągle z pewną świadomością, że przecież gramy. Bardziej lub mniej poprawnie. Więc jeżeli dacie mi szansę na taką wędrówkę w moje pasje, to byłbym dumny z dwóch powodów. Znaczy, że jestem jak każdy rodzinec próżnym człowiekiem, a więc sprawia mi radość to obnażanie się, ta swoista wiwisekcja, którą się dokonywa na oczach. Jeżeli przyjaciół, to kapitalnie, a jeżeli przy okazji obcych ludzi, to z nadzieją, że oni będą już od tego momentu bliżej, a pojutrze już będą przyjaciółmi, więc bezpiecznymi postaciami naszej rzeczywistości sztuki. A z drugiej strony, jak to zwykle bywa, że mam okazję być w Mielcu, w miejscu, które przestało być miejscem mistycznym Moskwy. Kiedy gościu zaproponował mi, abym zobaczył jego wiersze, no, byłem ogromnie dumny. No z tego podglądania rzeczywistości i z tego faktu, że to on podszedł do mnie, mając jakiś interes artystyczny. I jestem dumny, że w swoim dorobku artystycznym Jacek Działowski ma już tyle książek, że pewnie mówiąc o liczebnikach, no niektórzy mogą mu zazdrościć.
a przy okazji gościu ma 86 lat. Jakby to było jeszcze tego mało. Więc Mietku, ja w imieniu przyjaciół witam cię serdecznie. Moją wyobraźnię. Gdzieś tam oczywiście zawsze zapowiedział, że będzie i Szekspir, będzie i Mrożek, a więc to oscylowanie poprzez groteskę. W 1983 roku w Krakowie Anny Kamieńskiej. To poezja, która po części przywoływa światy z przeszłości, w których poetka próbuje animować postaci wielkie, małe, zagubione, anonimowe, patetyczne. Posłuchajcie na wiersz Anny Kamieńskiej, Anaksymandry. To ja, Anaksymander z Miletu, wygnany z ojczyzny. Jeszcze słyszę stóp czarnych gałek spadających do glinianej urny. Winien. Lecz trzeba dobrze to rozważyć. Czym jest wygnanie? Czyż teraz wygnania doświadcza człowiek? Najpierw wygnany bywa z łona matki, pierwsze nieszczęście i przyczyna wszystkich. Potem od jej kolan, od jej piersi odtrącone bywa. Wygnany z wdzięcznej, dziecięcej niewiedzy, potem z młodości, małego serca kobiety. Wygnany z wszystkich pojęć po kolei, które za dobro mają ludzie. Wreszcie, gdy wszystkie przecierpi wygnania, wygnany będzie z życia. Z tej nawet drobiny oddechu. Lecz wygnany z ojczyzny? Z tego skrawka ziemi nie bardziej od innych żyznego? Z tłumu krzykliwych współobywatelców tących czosnkiem i cebulą? Więc jestem wygnany od sporów, smrodów, kłótni, lecz to nie kara. To łaska prawda. Gdybym poetą, tworzyłbym pieśni dziękczynne ku chwale ojczyzny, tak miłej z oddalenia. Żartu jak w piecu garncarza ateńskiego. Może takie samo i zapewne gwiazdy wzejdą nie inne. Tu na tym cyplu założymy miasto zbawienia od ojczystych swarów. Już widać czerwone dachówki, na których mewy usiądą. Ganki w winorośli, gdzie będziemy zażywać wieczorem. Z okazji jubileuszu życzyć kolejnych wielu wydawnictw, Państwu natchnienia i takiego prezesa, który grupę trzyma w ryzach i tak ją potrafi zjednoczyć i już 9 rok ta grupa istnieje. Prezesie, skromny uczuć. Miło, że za to i dziękuję pani dyrektor i wszystkim pracownicom Miejskiej Biblioteki Publicznej za to, że wytrzymują z nami już ten 9 rok i obiecują, że wytrzymają następny. Bardzo mi miło i to dla mnie na prawdziwy zaszczyt. Nic dodać, nic ująć. W najbliższym czasie czekają nas różne uroczystości. Jedną z tych uroczystości jest wręczenie złotych piór, między innymi tu naszemu drogiemu gościowi Stachowi Orzechowi, ale również siedzącemu po Augustyn Mieciowi Działskiemu. Uroczystość ta odbędzie się 30 września w Zespole Szkół przy ulicy Matuszczaka w Rzeszowie. To jest tylko dwie tego. Natomiast w miesiącu październiku zapowiadam promocję tomiku Karuzela, która odbędzie się 17 października w Muzeum Regionalnym w Milcu. Tym razem... Poszła. Jest również młody, bardzo sprężny pan Zbigniew Wicherski. W historii to my słyszymy ze Świdnika, bo tam helikoptery, z Warszawy, bo tam robili Kruka. I jeszcze kilka innych tam samolotów,
a zmiarca ja słyszę malutko. Zmiarca ja słyszę malutko, jakoś ich nie słyszę. Jak się zdarza, że ja czasami o nich opowiadam, to ludziska słuchają z otwartymi, prawie mówiąc, ustami. I zachęcam jeszcze raz. Piszmy o tym, tak jak tutaj Mieczu Działowski, on pewne rzeczy pisze, zna tyle historii, to jest naprawdę bogaty, ta historia stuletnia lotnictwa, ona się właśnie zaczęła 100 lat temu, kiedy jego stryj zaświtało w główce lotnictwa.